No to cześć wszystkim! Dzień dobry! Witamy w nowej serii z Minecrafta! Z naszym udziałem, tak. Jakby się jeszcze ktoś nie zorientował. Tak, a tytuł serii jest jaki widzicie w tytule. I ogólny zamysł serii jest taki, że sobie tutaj gramy po prostu i nic się nie dzieje. Dziękuję. Tak, na chillu po prostu. Tak, normalny Minecraft. I tyle. Żadnych zadań, żadnych wydziwnień, po prostu sobie przetrwamy wspólnie. To będzie. Na najnowszej wersji oczywiście, z lagami, bo nie ma jeszcze OptiFine'a. Więc takie atrakcje dodatkowe tylko u nas, polecamy serdecznie, komentujcie, łapkujcie, subskrybujcie. Mam jedno nasionko. Ale ja mam cztery. Co za to dostanę? Nie. Kwiatka. Ile kwiatków! I to nowe kwiatki! Nowe. O, mam dwa. Proszę, ja też mam dwa. Jej! Dobra. Podstawy, trzeba drzewo zrąbać, a nie my tutaj sobie trawkę zbieramy. Najważniejsze. W ogóle, czy ja dobrze widzę, Karla, że zespełniłyśmy się na wyspie? Wow, rzeczywiście! Co za nieszczęście! Co my teraz zrobimy? Tak. Musimy zrobić łódkę i stąd odpłynąć. To chyba jest... Więc mamy gdzie? O nie! Edward! Jak to? Gdzie? No stoi na plaży i trzyma drewno. Czy tam birna? O, tutaj, zobacz. O, tam są dynie w ogóle. O, rzeczywiście, on tam stoi. Tak w ciągu dnia? Nie wiedziałam, że tak można. Ja też. No dobra. Tak się uporamy tutaj z tym drewnem. Rąbanie kwiatem. Dynie chyba nam niepotrzebne. Chociaż w sumie pewnie się przydadzą. Boże! Boże! Co to? Czy to będzie mnie biło? To idzie do mnie! A, to jest ten taki wędrowiec. Jezus, to... myślałam, że on mnie będzie bił. Patrzę, coś mi tam to... chodzi. Myślałam, że ktoś nam wbił na serwer. O, sprzedaje emeraldy za kwiatki. A ja nie mogę się do niego dostać. No teraz może, żeby zakliknęłam. Teraz mogę. No bo ja kliknęłam. Jezus, no, jaki tak. Creepy. A się na mnie, wyskoczył w ogóle. I patrz, lama! To chyba jego lama. O, one właśnie z tą lamą podróżują sobie. A tak w ogóle to on powinien do wiosek chyba przybywać. Dwie są lamy! Uuu. Nie mogę usiąść. O. O, a ja siedzę. Przycięło mi się. Jestem na lamie. Ona nie chce, może dlatego, że mam coś w ręce. Możliwe, chyba trzeba no. mieć pustą. Ale nie można nadal jeździć na lamach. To zabieramy mu lamy. Uuu. No, jakby się dało na nich jeździć. Właśnie. O, ja też. Jakby się dało na nich jeździć. Nie, ja nic nie sugeruję, że te lamy są bez sensu. Tak. Znaczy, nie, że coś, ale chyba mu właśnie zabrałyśmy te lamy, bo to były jego, a my je oswoiłyśmy. I co, one będą za nami szły? A nie wiem. Nie. Gdzie on jest? Tam, przy tych drzewach. No to jego sprawa, jak tak wędruje. Po co w ogóle do nas podchodził? No. Ale z tego, co czytałam, to on chyba to jest taki wędrowiec, który się pojawia przy wioskach. Jeśli dobrze pamiętam. No ale gdzie tu masz wioskę na wyspie? No nie wiem, może gdzieś jest. Może jest podwodna. Czekaj, tu jest... Konie! Ej, może to nie jest taka wyspa? No. Może to dalej się gdzieś tam ciągnie. Zobaczymy, bo ja już chciałam jechać. Ej, Edek z nami chodzi. O, już się tepnął. Już się ale... robi, nie chcę nic mówić. Dni nie są nam potrzebne. A może się przydadzą w przyszłości? Znowu cię ściszyło. No. Czemu cię przycisza? Noc się robi. Nie wiem. Konie się zupełniły na piachu, biedne konie. Zróbmy im drogę. Rób. Zdyń. To jest jakaś jaskinia, a jest może węgiel. Pewnie czy jest, może bo nie... węgla w Minecrafcie od... Nie powiem czego. O,
właśnie nie bardzo. Jak to? Z tym węglem. Proszę bardzo, tylko nie możecie iść na trawkę. Idźcie! Hmm. Idź. O, to może tu będzie. Gdzie mnie zostawiłaś samą, Karla? Przepraszam, już gdzie idę. Ty? W ogóle ciebie też czasami przyciszę. No, to może Skype? Może. Czekaj, bo zgubiłam. Jesteś, o, tu jesteś. Boże, zaraz będą pająki i inne robaki. Chodźmy stąd na łódkę i płyńmy w daleko stąd. No to rób łódkę. Oto jak ja robię crafting. Brawo. Ja chciałam tylko powiedzieć, że nie grałam w Minecrafta kilka miesięcy. To widać. Nie prolog. To robisz crafting, czy ja mam robić? Tak, już zrobiłam. No to po co ja robię to robić? Po co można? Jak się jeden zgubi. Jedna reszta, czy nie? Właśnie zrobiłam łódkę, więc... Dobra, to standardowo ja prowadzę. Dobra, gdzie ty teraz się zniknęłaś już? No, za tobą. Tam już creeper się zespełnił, chodźmy stąd. Wiem, widziałam. To co, na lodowce płyniemy? Znaczy nie no, płyniemy gdzieś, gdzie można się osiedlić. No ale może za lodowcami coś jest. No, może być za. Zobaczymy. Próbuj! A ci się uda. Tak. Oj. Prawie się tylko rozbiłam. Nie na niedźwiedzie! Dobrze. Nie lubimy już niedźwiedzi. Są niemiłe. Bardzo. A, tak ogólnie to mamy licznik zgonu i to jedna śmierć. Ale to jest dziura. Testowa. Płynęłyśmy przed chwilą po niebie. No wiem, widziałam. Tobie też się tak ładuje? Tak, też mi się tak ładuje, jakby chciało, a nie mogło. No. Ale nie martwcie się, niedługo będzie opi fajny, więc... Więc to się powinno poprawić. O, tu coś jest. Czy ty płyniesz? U mnie stałaś w miejscu i machałaś wiosełkami. No właśnie. Tak, zombie tutaj jest. Ja ci poradzę, no. Noc jest, to teraz będzie wszędzie. O, kolejne zombie. No bo my w ogóle się nie zorganizowałyśmy. To wszystko przez to, że się spełniłyśmy na wyspie. Tak. Musimy teraz pływać całą noc. Nie. O, ja nie kurde, wyjdę na lód. No są lagi, bo chwilami właśnie stoisz w miejscu i wiosłujesz i nigdzie u mnie i... Halo? Czy ty widzisz, co się właśnie dzieje? Tak, właśnie. Halo? Gdzie ja jestem? A gdzie ty jesteś? Przez chwilę... W ogóle... Wypłyń do góry, sprawa. Bo się topisz. Kupię się, właśnie topisz. Wypływam na ląd. Byłaś pod wodą. Gdzie nasza łódka? O. Nie wiem, musiała się o coś rozbić, bo w ogóle to wyglądało tak, jakbyśmy obie wpadły do kanionu. Tak. I się topiły w lawie. Jeszcze, tak. Ale co, łódki się rozbijają? To było mega dziwne. Taka cisza. To co my zrobimy? Musimy się kopać? Chyba. Ale... dobra, ale to... Gdzie? A to dziwne było. To było bardzo dziwne. I znowu jakaś... Jak widać, Optifine jest niezbędny do rozgrywki. Dokładnie. Gdzie ty jesteś znowu? Znowu cię zgubiłam. I znowu mi... No, no sorry, bo ja sobie tak skaczę, no. Czekaj. No. Chociaż ciebie też zgubiłam teraz, no. Czekaj. Nie widzę kurczaka, krowę. O, widzę, że tu biegasz. Dwie krowy widzę, jestem, ale ciebie za nie... za tobą. Bu. O, bu. Gdzie się kopiemy? Bo zaraz się zaczną spełnić po otwory, jak będziemy tak stały. No już tam zombie do nas o, leci. Ja to w ogóle może bym jakiś ogarnęła, nie wiem, mieczyk chociażby. Mieczyk albo siekierkę. Albo, czekaj, albo kilof chociażby, nie wiem. Czym ja chcę kopać, nie? To jest nie głupi pomysł, ale tutaj idzie zombie. Ej, gdzie jest ten zombie? Nie wiem, ja go słyszę. On nie szedł jakoś z drugiej strony. On pod wodę uszedł. Serio? One mogą chodzić pod wodą? Tak. I teraz nie mogę go uderzyć. Teraz zatrybiło. Ej. Ale one tak mogą, czy to był bug? Ja wiem, to drugie. Dobra, ja mam kilofa, więc możemy iść kopać.
Gdzie ty jesteś? No za tobą. Ty masz miecz, ja mam kilo. Jesteśmy z granym duetem. Tylko ty kopiesz, ja cię chronię. Ale gdzie tu kopać? No w kopcie gdzieś, nie wiem, no. Ale tutaj jest wyspa. No to się wkop pod wyspę, no. A tutaj są jakieś kamienie, czekaj, może tamtą stronę pójdziemy. Dobrze, prowadź. Ja mam prowadzić. A jak coś, jakiś potwór wyskoczy. Tam już Baśka się stoi. Auć. Nie bij się. Nie mam pojęcia. To co, chyba w ziemię po prostu. No. Się w ziemię, no i tyle, może trafimy na jakąś tą wyspę. Czy wyspę, tak, bardzo fajnie. Ja no w sensie w jakąś kopalnię. Obniżmy sobie teren, a tutaj coś jest. Szyło na chwilkę. U ciebie też. Tutaj w ogóle no jest, ja nie wiem. Jakby na nas czekało. Tak, to jest idealne miejsce. Będę osłaniać twoje tyły będę. Dzięki. Au, Baśka mnie uderzyła. To musi zaraz zginę. Szybko! Świetnie. Świetnie! Chodź tutaj, szybko! A, pół serduszka! Szybko, bo ona tu idzie! O ty, Hanzo! Nie! Jeszcze zostałam z nią sama, nie? Dzięki za miecz! Dzięki za nic! Się do ciebie tepnę. No, tak, tylko zrobię ci miejsce. Czekaj, chyba. Najpierw siebie, potem ciebie. Dobra, jestem. Zaszczymisz. O, aż mi się przypomniały nasze początki. To też tak było. Co tam jeszcze miałeś? Co tam jeszcze miałeś? Crafting! Są bo ja w ogóle chciałam ją zostawić, bo widziałam, że ona ja idzie. Ja też chciałam tak ją zostawić, że... ale nie zdążyłam się odwrócić. No. Ojejku. To no, co? Ale co? Kop dalej! No kopię. No. To kop. Kopię i mam lagnię. O, to było piękne, naprawdę, to było po prostu... Epicka scena po prostu. Do jakiś węgla dadzą mi, bo mi ciemno. Nie. To weź sobie w ustawieniach jasność ten, na maksa. Zapomniałam o tym, ale wspomniałam opcję i... To ja nie wiem. Ja mam na 50% i widzę. Więcej. No nie ma węgla. No skandal po prostu, co to za jakaś mapa. Tak, to jest pełno węgla wszędzie, a teraz jak nie, nie ma. Jak nie potrzebujesz. No właśnie. Albo jak mam go za dużo. Daj mi drewno i kamień. Co to był za dźwięk? Nie wiem. Nie się boję. A ja cię oświecę zaraz, rzucaj. Ile? Czekaj, bo ja chyba tego nie biorę. O, dobra, teraz wzięłam. I drewno. I jeszcze daj mi drewno. Ale takie, no właśnie, takie drewno. A jakie? No, dobre mi dałaś, w sensie. Czy drewno może być niedobre? No bo mogłaś dać mi deski, tak? Aha. To tak. O! Tak szybko? Bo przepalam. Właśnie się zastanawiam, że tak szybko przepaliłaś te drewno. W ogóle zaraz umrzemy z głodu. Ja tam mam pełny głód. Ciekawe dlaczego. Zjadłam jabłko. Ja mam dwa mięsa zombiaka, gdybyś potrzebowała. O nie! Żelazo! Bo tu musisz ten piecyk... No... Co? O. Ja muszę weź... kamienny kilaw. To weź go ten. Już se poradziłam, już se robię. Co mam go zrobić? No ten piecyk masz. Rozbić?
No właśnie, dziękuję. Bo akurat mi się zniszczył ten kilof drewniany, więc bardzo dobrze. No, też mamy żelazo, super, nie mamy węgla, ale mamy żelazo. Węgiel. Znaczy, miałyśmy. Ale nie mamy takiego normalnego węgla. No. Jest żelazo, można zrobić nożyczki, można wziąć, obciąć owieczki i będzie łóżeczko. No widzisz, jak jesteś mądra. No ja nie wiem. Ciekawe, gdzie my się dokupiemy tutaj. A w ogóle może... Nie wiem, bo ja się poszłam kopać w drugą stronę. Ty się kopiesz w tą samą stronę. No dobra. Ty byłaś w przeciwną. No bo ja wykopywałam żelazo. No wiem. Prędzej znajdziemy, kurde, diamenty niż węgiel. A może już jest... Lawa. No. No nie widzisz, co zrobiłaś? Wow. No to no. Ja nie sądzę, żebyśmy tutaj były mile widziane. Myślisz? Oj. W naszym stanie? Co tam? Zaraz się coś wydarzy. Żegnaj, żelazo. Nic do stracenia. Nie masz nic do stracenia? Nie. O, żelazo. Życie masz do stracenia. Nie, uciekło Ej, mi. Ty nie ustawiałeś przypadkiem keep inventory? Właśnie nie. O, że węgiel jest pod tobą. Tylko o nie, tak trzeba pochodnia to... chyba spadła. A nie, mam w sobie. Jak to teraz wydostać, nie? Żeby nie spadło na dół do lawy. Mało kolo. No. Nie chcę ginąć. Ja już zginęłam, dwa razy nawet. No ale... No ale co? Nie ustawiłaś keep inventory, a to miała być chillowa seria. I co? Zerwało cię teraz. No bo w ogóle było jak... I powiedziałaś... No. Co powiedziałam? Nie ustawiłaś... Ciszę. Bo nie ustawiłaś keep inventory, a to miała być chillowa seria. No tak wyszło, no. Zapomniało mi się. Pomałaś mnie, mówiłeś, że ustawisz. No, bywa tak czasem w życiu, że niektórzy, no wiesz... Kłamią. Ja potrzebuję... Zapominają. Potrzebuję zjeść. Chcesz mięso zombiaka? Nie. Już wolisz skoczyć w lawę? Patrzę, czy czegoś nie ma ciekawego na brzegach tego kanionu, ale w sumie no żelazo jest. I złoto. I redstone. Skakaj tu do góry. Gdzie? Tu? No tu? Tak, tu. Tu. Idziemy, wracamy chyba. Już jest dzień? Czekaj. Nie wiem, czy jest dzień, czy noc. Chociaż to można by wydostać. Właśnie na to się polowałam, a i mi poleciało w dół. Czekaj. Czemu nie można zjeść węgla? W realnym życiu można jeść węgiel. Dobra. To chyba tyle stąd, bo więcej no, już raczej... Ale przydałoby się zapamiętać to miejsce. Proszę cię, jeszcze znajdziemy właśnie jakieś takie. Właśnie w sumie zależy, jak daleko odejdziemy też, nie? No. Zobaczymy, czy już... już jest dzień. No to dobrze. Jak chcę teraz wyjść? Co? Jak my tu już żeśmy wlazły? Nie wiem. Czekaj. Trzeba tu... O, tak. Trzeba sposobu. Dobra. Możemy teraz iść w świat. Coś się obawiam, że jakoś nam się wygenerował świat z wyspami. Z naszym szczęściem do światu. Tak. Wiesz, to wszystko przez to, że nie dokończyłyśmy tej serii z wyspami, bo nam się zepsuło. Ej, no. Mamy drugą szansę. To jest dobra logika. W ogóle pełno drzew, nic nie widać. No. Jak żyć? Jemy krowę? Tu są kwiatki. Możemy zrobić łóżko, znaczy...
Nie możemy, bo nie mamy wełny. Mówiłaś, że zetnie się wełnę i będą łóżeczka, i co? No, tylko najpierw trzeba owiec, nie? Oj Boże. Tam znowu ten lodowiec. No, ale my nie mamy łódki, tak? No nie mamy, bo nam się łódka zepsuła. W ogóle to możemy wodorosty zerwać i je przepalić. Statek! I można je jeść. Co ty tam znowu zobaczyłaś? Statek. Jak to się pływa? O. No jak to się pływa? No normalnie, nie? Shiftem w dół chyba. Czy to zależy, jak tam masz poustawiane? W ogóle nie wiem, gdzie ty jesteś teraz. No, na statku. Aha, ja, że ja ten statek widzę, nie? No tu. Gdzie ty jesteś? Tam, gdzie ja ta plaża. Aha. Czekaj, zaraz, bo ja tu te wodorosty chciałam zbierać. Ale chyba już wszystko wyzbierałam, dobra. Ja tutaj mam bogactwo, a ta wodorosty zbieram. Co ty chcesz z nimi robić? Jem. Pływasz na wegetarianizm? Pewnie. O, widzę cię. No. I ty masz ten statek? No, pod wodą. A gdzie? A, pod wodą? A shiftem, Boże, jak kontrol wciskam, nie? No. No, przecież utonę, zanim tam wpłynę. Kiepska sprawa. Shift. Co znalazłaś? Tu jest takie przejście i można ten... A skrzynki są? Są. Jakieś mapa do ukrytego skarbu, no to, jakieś no, książki. No, mapa do ukrytego skarbu, Tam. I nic więcej nie ma? Książki, papier. A druga skrzynka? Czekaj, weź się suń, bo... O, jest tutaj. Powietrze muszę napełnić. O, żarko. Szybko, bo powietrze. No to ładuj się tam. No tu jest tylko jedna skrzynka. No, drzwi mnie zablokowały. Kupię drzwi i wezmę do domu. A nie, bo jak je zdejmę, to chyba woda wpłynie, co? Możliwe. To nie będę ich ruszać. I nie ma czyjejś skrzynki? Nie wiem, może gdzieś na górze. Ja się muszę trochę napowietrzyć. Raczej nie. Chociaż w sumie nie wiadomo, ile tutaj skrzynek mogło być. Nie znam. Czy to jest chyba od jednej do trzech, czy coś? Jakoś no właśnie, tak pytanie. Czy tutaj będzie trzecia? Byłyśmy? Chyba nie byłyśmy. O, jest trzecia skrzynka, ale... Kurde, muszę się napowietrzyć. Gdzie ona niby jest? Tutaj pode mną, tam jest takie wejście. O tu, czekaj. Tu, w dół. I tutaj jest takie wejście i tam dalej jest, tylko kurde. Oj, to sterowanie, nie dosięgnę jej tam. Trzeba zbić klocka. No to powodzenia pod tą wodą. Bo muszę sobie zrobić siekierkę w ogóle. Czekaj. Znowu zajmujemy się głupotami. Tam mogą być bardzo ważne rzeczy, no. Tak. Zaraz pójdziemy po skarb. Może tam będzie coś ważnego. Ale nieupieczone ziemniaki mi dali. No, skandal. No, czekaj, to ty masz piecyk, to sobie upiecz te ziemniaki. A pod wodą można piec? No nie wiem. Już się robi noc. Trudno. Boże, owce musimy znaleźć. Bogactwo. W skrzynce. Co tam jest? Zaraz ci powiem. Jedynie? Nie utonę, to będzie... Utonę. Zginę! Nie! Zginę. Gdzie zginęłaś? Gdzie masz te wszystkie rzeczy? To tam w statku! Holy shit. Pam się. O, no, o, tak tepnij się pod wodę, nie? Zaraz ja utonę. No, zablokowałam się! No bo tu właśnie tak jakoś... Szybko! Góra! Dobra, udało się. I co w końcu tam wylosowałyśmy?
Lazo, samorodki, te takie, znaczy bryłki tego żelaza, emerald tam chyba był. Masz emeralda? Że też ja jeszcze nie zginęłam, to naprawdę. Weź sobie trzy ziemniaki. Jak się upieką. Nie wiem, czy tam... O, mamy towarzystwo, no, te takie no upiorniaki. No niech to szlak. Idźmy stąd. Ale wszystko zebrałyśmy? Wody. Z dołu? Chyba tak. Mi się wydaje. To ja zbijam ten kapi. I ten pies. Widziałaś te ziemniaki? Nie. Zaraz. No stąd wszystko zabrałyśmy, tak mi się wydaje. Dobra. No, co a ty masz tego emeralda w końcu? W sensie szmaragda czy coś? Nie. Ja mam nie? tylko zaklętą butelkę. Aha. To musiał tam zostać. Jakiś proch. Chodź tu. Bo ja idę tam po tego emeralda. A może już go nie ma? Ktoś cię goni. No ten taki podwodny ciul. No to... Dla jednego emeralda. A co ci po tym emeraldzie, dziewczyno? Że zginę. Nie giń znowu! O nie, on idzie do mnie! Poszedł. Miałaś coś znowu? Jezu! Ha, na piecu mi nie dosięgniesz. Top się, topielcu. Dobra, mam mapę do ukrytego... żelaza tym razem nie mam. Ja się stąd nie ruszam. O, mi się wydaje, że za każdym razem jak ja ginę, to część... Część czego? Bo miecza nie mam. Wiesz co? Bo ja straciłam 9 sztabek żelaza. Nie odzywaj się lepiej. Przecież nic, tak? Nic nie mówię. Ja siedzę na piecyku. Chodź ja koło mnie. Ja wychodzę na brzeg. Koło mnie. Tu nie, na piecyku jest bezpiecznie. Nie jest bezpiecznie. Nie jest bezpiecznie, bo one tu nie sięgają. O nie. Jestem sobie na brzegu. Skubaniec idzie z wędką. Uważaj, bo cię złowi. Można? Nie wiem. Ale gamonie nie mogą mnie tutaj dotknąć. Widzisz. A ja mówię... Oj, wodorosty swoje straciłam. Tak się ich nazbierałaś. Masakra. No one serio nie mogą tutaj mnie dotknąć. Oj. Gdzie idziesz? Wodorosty. Idziemy szukać skarbu? Nie wiem, można by poszukać, ale... Chyba, że się jakieś opcje zespełniły już. Ja z tej mapy totalnie nie umiem czytać. I nie wzięłaś tych ziemniaków. Przepraszam. Ja ci je przyniosę. Idźcie stąd, bo chcę wyjść. Spadła. Boże, jak to wolno chodzi. Ale spowolnione że tempo. Zdążę zbić z pieczki i uciec. A, że te podwodne potwory. Chyba, że cię gonią, nie? To nagle dostają powera. I mi się przypomniało, jak biegać. Tak. A ty co tam znowu robisz? No mówię ci, że wodorosty zbierałam. Znowu? Ale je się je na surowo? Ja trzeba upiec w piecyku. Chcesz te ziemniaki? No, daj mi te ziemniaki. Płynie. To gdzie teraz? No może płyniemy. No znaleźć jakiś dom. I może skarb. Wiesz co, to chyba trzeba tak w obrębie tego statku szukać, tylko masz zobacz skarb? Sobie tą mapę. W obrębie statku? Co ty? Zawsze były daleko. Tak, w sensie chodzi mi, że gdzieś w okolicach, gdzie się znalazło tą mapę chyba jakoś tak to działa. A gdzie my jesteśmy? No, w lewym górnym rogu jest taka biała kropka i o to Jezus chyba my. Mario. No, a jak się poruszasz, to zaraz, i tak się tam nic nie zmienia. Właśnie, trzeba obrać kierunek odpowiedni.
Nie no, trochę się zmienia. Tylko, że tutaj nie ma za bardzo gdzie chodzić, że tak powiem, bo... Czyli trzeba zrobić łódkę. Chyba będzie w tą stronę. Okej, w tą stronę, to idę w tą stronę, do rogu. Czyli... W tą stronę, to idę w drugą stronę. Wszystko rozumiem. Czyli musimy iść w tą stronę. Aha, okej. Nie. W ogóle mam siekierę, zbijam ręką, super. Ziom, nie wiem, w którą stronę mam iść. Dobra, odpuśćmy ten skarb, tam nie. I tak nic nie będzie takiego fajnego. A jak będzie? Chyba w tę nie stronę będzie. Powinniśmy iść. W drugą stronę wyspy. O, robię łódkę. No może łódką będzie prościej. Może. Gdzie ty jesteś? Zaraz do ciebie przyjdę. No ja do ciebie gdzieś tu. Już. Czekaj. Psas, dobra. Psas. Ostatni ziemniak. Dobra, ono. Chociaż jak ty masz mapę, to ty powinnaś prowadzić. No. Ale... O, dobrze płyniemy, bo się odsłania nam ocean. Te wszystkie paski to był ocean. O, widzisz. Ale w sensie na kolorowo się robi? Tak. Tylko, że my płyniemy tak jakby, wiesz, w bok. No. A tak jakby... Nie wiem, chyba musimy w lewo albo w prawo teraz skręcić. Ale teraz płyniemy w drugi bok. Czyli czekaj, tak zaraz tu. O, teraz płyniemy dobrze, o. Tak, w dół musimy płynąć. Dobrze płyniemy. Lodowce są uważaj jakieś uważaj na niedźwiedzie. Uważam. Czekaj, tamtędy nie przepłyniemy. No, musisz to objechać dookoła. Da się? O-o! Będzie? Ten skarb? Dalej, coś koło tego. Dalej, dalej, dalej. To jest daleko. Dalej, dalej, dalej. Daleko, musimy przepłynąć ku oceanu. W ogóle mój kot teraz je. Nie wiem, czy słychać takie chrupanie. W sumie nie. Chociaż może trochę. No trochę. Czekaj, ja tam... Dobra, tam. O, już staje słoneczko. Dobrze, płyniesz. Potem skręcimy. Na razie to płyń właśnie w tę stronę. Chyba ominąć to jakoś, to chyba w tą. Zaraz, stój, bo już za daleko popłynęłaś. Teraz musimy skręcić. Ciekawe, w którą? Moje prawo! Nie, ty zaraz się wracasz. No. Więc musimy... Odwróć się z powrotem. No i tak, teraz musimy albo w lewo, albo w prawo chyba. Tak? No to w prawo w takim razie. Tu popłyniemy gdzieś. Wracasz? No jak się wracam? No bo wróciłaś się, obróciłaś łódkę z powrotem. Miałaś tylko skręcić. Bo mi kazałaś to... Miałaś tylko skręcić, a nie odwrócić tej łódki. Siadaj. Pokaż mi tą mapę. No patrzcie, o. Czy ona wpada do wody? Tak. Tak, Żotelu. Znalazłaś ją chociaż? Tak. Proszę państwa, czytasz ją tak pod się wodą? Właśnie... No, nie. Aha, dobra, tak. Ten... Dobrze mnie jestem nawigatorem. Mhm. Siadaj. Teraz już dojedziesz? Chyba. Okay, tu mam przed sobą coś. To, który to jest kierunek teraz? Czekaj. Teraz metodą i błędu. Bez mapy widzę. O i tak jeszcze mamy do tego X-a trochę. No ale to już lepiej w dobrym kierunku płynąć. Czekaj, bo ja próbuję się tutaj zorientować. Aha, dobra, nie w tą. W tą chyba. Może? Tylko, że w ogóle się nie ruszamy w
Teraz jesteśmy na linii z tym X-em, co nie? Bo może on jest jeszcze daleko. Może. Dlatego tak. Musimy z tych lodowców chyba wypłynąć w ogóle, więc spróbujemy. Poszukiwania skarbu. Oczywiście. O, teraz to w ogóle gdzieś za daleko. Co się robi w pierwszych odcinkach? Szuka się skarbu. Tak. Wcale się nie zbiera surowców, nie buduje się domu, schronienia, ani łóżka. Nie potrzeba w ogóle. Nie. Że ja nie wiem, w którą stronę ja mam płynąć. Pokaż, może ja spróbuję. Może, czekaj, to się tu gdzieś zaraz zatrzymamy i ty będziesz prowadzić. Uważaj, bo matka z małym. No to daleko jesteśmy, więc... Tak, zobacz, już się patrzy, szybko. Ja mam złe wspomnienia z niej. Jesteś? Halo? Jestem. Tak, jestem. Teraz ty kierujesz. Tylko weź, bo ten niedźwiedź tu biegnie. Help. Czekaj, na razie to uciekam od niedźwiedzia. Jak ktoś... Czemu śmierdzę? A nie, to ty śmierdzi. To ja, bo ja mam mięso. Where my some? Aha, bo tej mapy nie widać kiedy w sumie. Lipton. No. Właśnie jak płyniesz, to nie widać mapy. Więc musisz się zatrzymać, żeby widzieć. Coś nie płyniemy. O, dobra, już płyniemy. Przez chwilę tak się w miejscu stałyśmy. Ale patrz, nie rozbija się łódka. No. Odsłania się w ogóle jakiś... jest ląd. No właśnie zielony ląd mi się pokazał na mapie. O, czyli patrz, ty trafiłaś, no. Pomijając to, jak steruję tą łódką. Ale nie, bo ja płynę w dół w ogóle, nie? No. A może trzeba właśnie płynąć tak? Żeby to się odsłoniło i... No ale jak się pojawił zielony na mapie, to znaczy, że... chyba dobrze. Się ląd odkrył, nie? Jak ja płynę w ogóle, nie? To idziemy na nogach? No chyba tak, jeśli tak mapa wskazuje, to... Mapa wskazuje, że jesteśmy gdzieś na dole, a to jest gdzieś po środku. Pokaż mi, chcę zerknąć. Where you jesteś? No, przez tą mapę cię nie widzę. Patrz. Bierzemy łódkę? Aha, czyli tak jesteśmy. Bierzemy łódkę? Tak, weź ją, bo... To nie jest to samo, ale ja nie umiem się odnaleźć z tą mapą, weź mi pomóż. A bo tutaj znowu jest ten dziwny wędrowiec. Daj tą mapę. A co jeśli to jednak jest ta wyspa? Skoro jest tu ten wędrowiec. Na bank to jest ta wyspa, znając nasze szczęście. Gdzie my jesteśmy? O, jesteśmy w ogóle. Tak, bo tu nawet te drzewa ścinałyśmy. O, teraz pokazuję nawet kierunek. W tę stronę. Chyba cię zgubiłam. Aha, w tę, dobra. Wędrowca. No to ogólnie on nawet powiedział się do naszej wyspy. No oczywiście. I tutaj widzisz, będzie skarb, i tutaj będzie skarb na bank, czekaj. Nosem, po prostu, no ale wow. Skąd miałyśmy o tym wiedzieć, nie? No. Tak, wyruszyłyśmy w podróż, o masz obce. O, to trzeba ten, zrobić nożyczki. Czekaj. No i jesteśmy w domu. Mam nożyczki. Dawać mi tu. Dobra, chowam mapę na razie. Przydałaby się jakaś łopata, ale co to? I rączką klep. Butelką. Lepiej. Co ja sobie ręce będę brudzić? Co to w ogóle za butelka? To chyba z tego statku taka zaklęta. No, ale właśnie nie sprawdziłam, co ona ma za... moc. No, zrobiła sobie łopatę i taka cwaniara mi kazała ręką klepać. Było sobie zrobić łopatę. No, a tego mi nie zasugerować, powiedziałaś ręką klep. Tu zaraz znajdziesz, zobacz, o tu, patrz. No i spadła. O tu chodź. No weź! Tutaj był? A mi pokazuje tam w ogóle gdzieś ten. Tutaj był. A, nie możemy tego otworzyć, bo to trzeba ten skopać. Serio? No, z góry. On był tak blisko, a my szukałyśmy w ogóle... gdzieś pół metra dalej. Bo on mi pokazywał tak. Zobacz sobie tą mapę. Teraz sobie zobaczę. On mi pokazywał w tamtym miejscu. W tamtej dziurze, z której wypłynęłam.
Wow, jeden diament i 6 emeraldów, szmaragdów, trochę złota, ryb i w ogóle, wow. Jestem w szoku. I warto serce było oceanu. Naprawdę. O, to serce oceanu to można sobie... Titanikiem zajebać. No. Rozbudujemy Titanika. Pokaż tu. Staniesz tu, niby dobrze, tam dalej, że nie w tą, że bardziej w tamtą. Tak ciężko to wycyrklować, no ale dobra, mamy. Mamy to. O, noc się zbliża, więc zaraz zebrałaś sobie pójdziemy spać. Owce? No, ja je ogoliłam, ale one urosły. A po co nam tyle wełny? Nie wiem, na dywan do domu. Jakiego domu? Zawsze mnie fascynowały w ogóle te lodowce, bo one mają w sobie takie dziury. No. Poza tym one są i zawsze wydawało mi się, że coś w nich jest. Ale nie. Możemy sprawdzić, nie, możemy sobie zrobić bazę. Bo my już kiedyś szukałyśmy. No. Patrzyłam się w niebo. Dobra. Boże, jak to wygląda. To... Zrobiłyśmy ten wodospad. To będziemy kończyć, nie? Tak, o zachodzie słońca. Bardzo ładnie. Tak. Hej, obrazy. Mamy nadzieję, że odcinek wam się podobał. Że pomysł na serię taką luźną, minecraftową też wam się podoba. No hej, i... Mnie się podoba. Mnie też. No. Dam ci łapkę. No. Ja tobie też. Dzięki. Wow. Okej. Okay. To no dziękujemy dobra, za uwagę. Właśnie. I do zobaczenia, do usłyszenia w następnych. Cześć. Pa, pa.